Nie wiem, do czego w ogóle zacząć to powiedzieć. Mam ząka. Przyszła szefowa. Nie zgadzam się jednak ze własnym wyborem. Nie mogłem widzieć, po prostu wchodził mi do oczu. Kto to za kotek z nami? Kasia! Kasia! Kaśka. Kaśka. Też nie lubię z tobą pracować. Wyginanie rur. Z Kasią i Łukaszem. Ja wracam do roboty. Wczoraj zacząłem wyginać rurki, te przywiezione ze złomu i te, które kupiłem w Brico, jeszcze taką jedną, którą dostałem, długą 6-metrową rurę stalową. Nasypałem do środka piasku, wcześniej przesiałem ten piasek, wysuszyłem na słońcu, pozbawiłem go wszystkich dużych kamyczków, normalnie tego przesiałem. Wypełniłem całą tą rurę szczelnie piaskiem, bo podczas, gdyby była pusta rurka, to dzieje się po prostu tak, że rura się łamie. Więc żeby uniknąć łamania się rury, to wypełnia się ją piaskiem najczęściej. Niektórzy wsypują tam też cukier, ale ja uznałem, że to jest troszeczkę dziwne. Poza tym nie mamy cukru, bo nie używamy do słodzenia cukru, więc musiałbym jechać specjalnie do sklepu spożywczego, a piasek miałem. A więc prościej mi było zrobić to z piaskiem. No to niestety konstrukcja, którą zrobiłem, przybiłem do palety taką rurę salową, na której owijałem tą rurę. Niestety to zaczęło wszystko tańczyć i się rozjechało, więc zaprzestałem. Natomiast dzisiaj już zaczynam z nową energią, z nowym dniem i dzisiaj poprawiłem sobie tą konstrukcję. Wbiłem do ziemi takie drewniane pale, wszystko poskręcałem z każdej strony, przymocowałem wkrętami ile się dało, no i teraz mam nadzieję, że mi się to po prostu uda. Nie wiem, jestem, tak powiem, tak 30% szansy daję, że to się uda, ponieważ bardzo trudno się to gnie. Jeszcze wyszło słońce, więc już się po prostu ze mnie leje, więc mam nadzieję, że się uda. Jak się nie uda, to będę kombinował dalej. Będę szukał w internecie, może kupię. No zobaczymy. No nie ma szans. To się... To się nie może udać. Kasia! Nie jesteś w stanie tu przyjść? Dobra, ty na końcu tej rury będziesz trzymać. Będziemy próbować wyginać to. Wyjedziemy. Mam iść, co ja mam robić? Masz trzymać. Kaśka, my po prostu chyba będziemy pracować razem. Tylko wyginać rur. Idziemy. Piecek mam tej średnicy. Wygiąć to wygnę, ale... Musisz mieć trochę mniejszą. Nie włożę do środka. Kasia wymyśliła, żeby wywalić tą rurę i dać tutaj takie drewniane pale. Skręciłem coś takiego, ze słupka z ogrodzenia mi zostało. Kasia! Jestem, gotowy. Próba numer 3. Też nie lubię z tobą pracować, ale jak tutaj jesteś blisko mnie, nie lubię samemu spędzać czasu. Z tobą mi idzie robota. Patrz, jak mi to z tobą idzie. Gięcie duta? Gięcie rury. Wyginanie rury. Z Kasią i Łukaszem. Ile razy to trzeba? Już parę razy. Dobra, no to ja tam idę do ciebie. Będziemy to giąć. No. No to lecimy, kochana. Kaśka, że mi powiedział. To idzie, to idzie. Kurka wodna, no po prostu Kaśka. Ale idzie pięknie. Więc ty jesteś autorką tego pomysłu. Tego pala? Tego pala, no. Kto to tu przyszedł do nas? Ale ci tata zbudował zabawkę fajną. To jest zamek dla kota. Królestwo kocie. Boże, teraz to już idzie samo. No ogólnie ja chciałem uzyskać 4. Tu masz. Obrócimy to coś i dogniemy po prostu... Tak, od dołu. Udało się. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mamy to wygięte. Teraz jeszcze dopracujemy szczegóły i zaraz wam to pokażę. Ladies and gentlemen, rura wygięta. O, kotek już tam, bo tutaj jest dużo takich bobków. I to na pewno są bobki królika. Uciekaj, zostaw tą norę króliczą. Ty. Patrz, ile tam jest bobków. Fuj. Ari, idź sobie znaleźć lepszą zabawę. Dobra, dzięki Kasia. Ja wracam do roboty.
to tylko. W ogóle nie ma takiej opcji. Będzie musiało być obcięte. Moi kochani, minęło pół dnia, jest godzina 18, ja zacząłem o 10. Strasznie długo zajęło mi, żeby włożyć tą rurę do środka. Udało się, nie wiem czy to będzie szczelne, natomiast udało mi się ją włożyć. Poprzecinałem, podocinałem, założyłem kolanka, wywierciłem otwory w wannie. Sprzątam to teraz wszystko i naleję wodę. Zobaczę, czy to w ogóle przecieka, nie przecieka. Tak zrobię, no, ale to podłączę. Okej, przykręcone. If you wanna say something. Oh. No ale kapie mi tam. Tu kapie. No i tam ten kapie. Dobra, to trzeba zakręcić. Oj, problemo. Mój to problemo. Tym kluczem będziemy dokręcać. No to się nie dokręci. No i co? No i następny dzień mamy, że tak powiem. Mam ze sobą siatkę z przeróżnymi rzeczami, których mi wczoraj zabrakło. A jak wiecie, my mieszkamy na wsi, więc musiałem po prostu pojechać do sklepu i spędzić pół dnia dzisiaj w drodze i na zakupach. Ale mam klucz, korek do wanny, uszczelki, silikon i chyba będzie, że tak powiem, zrobiona robota. Kolejny dzień, nie wiem już który to. Ale długo to zajęło. Dzień dobry, jaszczureczko. Musisz wiedzieć, że tutaj mieszka kot, który na pewno będzie chciał cię gonić. Na twoim miejscu bym uciekał. Animal Planet. Dobra, niestety się nie udało. Dokręciłem na maksa, ale kapie mi nadal. Więc wydaje mi się, że rura jest po prostu zakrzywiona w ten kątownik. I zrobiłaś tam mała szparka, której nie jestem w stanie naprawić, nie wyjmując całej tej instalacji. Więc niestety muszę to wszystko rozkręcić i wyjąć, sprawdzić, skręcić to może tu na zewnątrz jeszcze raz i skręcić z powrotem. Oj Boże. Miało być tak pięknie. Miało być tak pięknie. No i teraz mam ząka. Fez tutaj jest szpary. To niestety się w takim razie nie uda. Niestety podjąłem kolejną próbę. Wykręciłem wszystko, wkręciłem od nowa, postukałem trochę młotkiem, zrobiłem takie w miarę idealne kółko, ale w hydraulice musi być wszystko perfekcyjnie co do milimetra, albo nawet pół milimetra. Nie wiem co zrobić. A miało być tak pięknie. O Boże. Nie wiem do czego w ogóle zacząć to powiedzieć. Nie udała się tam ta próba ze stalową rurą. Nie udało mi się tego połączyć. Nie znalazłem żadnego rozwiązania w mojej głowie ani w internecie, które by mi pomogło. Więc porzuciłem ten pomysł. Przez kilka dobrych dni nic nie mogłem z tym wymyślić. Aż potem rozmawiałem z moim bratem, no i wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić rurę miedzianą. Więc zamówiłem 5 metrów rury miedzianej, takiej w rulonie, która może będzie łatwiej skrętna. I mój brat zasugerował, żeby zrobić to po zewnętrznej stronie piecyka, że to i tak pomoże, po prostu to podgrzeje, odgrzeje tą wodę i będzie łatwiej, więc spróbujemy teraz z Kasią owinąć wokół tego pieca tą rurę miedzianą. Zrobimy kąpiel testową i zobaczymy, jak to będzie działać. A jeżeli się nie będzie grzało dobrze, to będziemy kombinować dalej. Owijamy, Kaśka. Owijamy w bawełnę. Tak. I po prostu musimy teraz to tak ściągnąć, żeby się to ładnie owinęło, szczelnie, od drzwiczek do góry.
zobaczymy, co się będzie działo. Jak co? Chcesz robić? Chwytaj na dole tą rurkę, tą, tutaj. Chcesz rękawiczki? No, ale mi się wydaje, że to się nie uda. Trzymaj. Tak. A ja? Położymy sobie to na jakieś studni czy coś? Żebyśmy nie kucali? Zaniesiemy to na te palety tam? Zajedziemy teraz na to stanowisko tam. Trzymaj tą rurę. Trzymaj tego końcówkę tutaj, please. No lekko mi się to zagina, ale... Oczywiście lekko. Może trzeba było to na słońce zostać, żeby się rozgrzało właśnie. No powinna być ta nagrzana ta rura w ogóle. Dużo osób pisało, że ma być rozgrzana rura. Ale no ja nie wiem, jak miałbym pracować na rozgrzanej rurze. Odcinek o gięciu rury. Przez amatorów. Gięcie rury z gawlasami. Jeden mamy, owinięty. Dobra. Teraz w takim razie powinienem zacząć ciągnąć ten drugi. Ej, mogę kupić więcej tej rury, ale ona strasznie była droga. Dobra, uwaga na palucha. Na paluszka mojej kochanej żoneczki. O, 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 tutaj za bardzo. Tu idzie źle. Okej. No dobra. Dobra. Na razie koniec. Udało nam się zakręcić tą rurę. Spięliśmy ją z tyłu taką opaską ociskową. Niestety nie mam więcej opasek, więc za tą chwilę jeszcze użyłem takich długich trytytek. No myślę, że spoko. Nie przypuszczałem, że tego będzie aż tak wiele. Kupiłbym 10 metrów, kupiłem tylko 5 metrów. Jeżeli się okaże, że trzeba więcej, to kupimy w przyszłości. I już oglądałem na YouTubie, jak się lutuje takie rury miedziane lutownicą. Trzeba wyczyścić wszystko tego, więc jest możliwość powiększenia tej rury, tej opaski w przyszłości. Ale najpierw sprawdzimy, czy to w ogóle działa. Dzisiaj będziemy testować, a to za chwileczkę przykleję węża gumowego i podłączę to tak, że po prostu woda będzie wpływać dołem, grawitacyjnie będzie się ogrzewać i góra będzie ją wypluwać po prostu do wanny. Kto to ten kotek z nami? Kot jest taką przylepą, że na wszędzie, gdzie my jesteśmy, ona wszędzie jest. Dobra, zawieziemy to teraz tam i ja już to będę dalej działał. Piec dostarczony na miejsce. Bardzo ładnie to wygląda. Szkoda, no, naprawdę szkoda, że nie ma tych więcej tych rurek, ale nie tak jest. Natomiast po przemyśleniu głębszym i po spędzeniu tutaj nieokreślonej liczby godzin, doszedłem do wniosku, że nie zgadzam się jednak ze własnym wyborem i nie chcę, żeby ta wanna była obita taką deską, więc zdjąłem te wszystkie deski, słuchajcie, i pomalowałem drugą stronę dwukrotnie lakierem bezbarwnym, lakierem do łódek, który jest bardzo wodoodporny. Naturalny kolor, lekko zielonkawy, bo on jest nacączony tą chemią, taką impregnatem, no i dodatkowo zabezpieczony lakierem bezbarwnym. Więc to obije, nie wygląda to idealnie z tą brązową podłogą, ale jak dojdą dodatki zrobione z tej deski, czyli ławka, szafka i tak dalej, to tych akcentów tego koloru i odcieniu będzie więcej. Teraz jest miszmasz, ale finalnie na końcu to będzie, no też nie wyschło, bo to wczoraj malowałem drugą warstwą. Będzie to ładne. A jeszcze ktoś tam mi napisał na komentarzu, żebym dał piankę pod spód. Ta wanna, jeżeli jest oparta tylko na tych czterech legarach, to ona może pod napływem wody, pod ciężarem wody, wygiąć się lekko i też to będzie emalia pękać. Więc pod spód jeszcze podłożę deski i psiknę pianki montażowej do okien, bo ona ma podobno uszczelnić i ładnie tak okleić tą wannę. Więc tamtej zewnętrznej strony dzisiaj nie będę robił, bo muszę iść po piankę do sklepu. Ale obiję teraz to dookoła i podłączę wodę. Podłączam teraz komin, który w poprzednim odcinku widzieliście, jak kupowałem go na złomie. Mocuję go do takiego kątownika, który dostałem i w przyszłości jeszcze, jeżeli będzie potrzeba, to dołożę drugi, jeżeli mi się uda kupić, albo dostanę, albo jakiś ogarnę taki komin, bo na złomie był tylko jeden. Później go pomaluję na czarno. Chodzi mi o ten kątownik, żeby go nie było widać. Jakoś tak specjalnie, żeby się nie rzucało w oczy, bo nie pasuje kolorystycznie, ani nie pasuje w ogóle tutaj.
Mam spraya, więc siknę go, ale najpierw chcę zrobić kąpiel próbną. Czy to w ogóle zadziała? Ci było tak gorąco, że w czoła spływał mi pot i nie mogłem widzieć, po prostu wchodził mi do oczu. Strasznie ciepły dzień, mamy tak ciepły sierpień, że to jest szok. Spodziewałem się, że będzie w Portugalii ciepło i nie narzekam, ale zaskoczony jestem, że tak się leje ze mnie. Mam już korek, wyniosłem stąd wszystkie narzędzia i za chwileczkę będę napuszczał wody. Chcę tylko wyczyścić jeszcze, wyzamiatać taką tradycyjną słomianą miotłą, którą sobie kiedyś kupiłem na targu. Wyzamiatam to wszystko i napuszczę wodę, a później to zapalę w piecu. Totalnie mi się nie chce tego robić, bo dzisiaj jest 36 stopni, upał przez cały dzień był, więc szczerze to wolałbym leżeć w tej zimnej wodzie. Kto wie, czy to tak się nie skończy dzisiaj, ale może chociaż tylko dla testów, żeby sprawdzić, czy ten piecyk działa, to zapalę, ale sam nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jest naprawdę tak gorąco, a jeszcze od tego pieca będzie ciepło. Zobaczymy. Wy zobaczycie w tym odcinku, czy to działa, czy nie. Moja wanna się napełnia teraz wodą. Co ciekawe, ta woda jest ciepła, ponieważ jakiś czas temu już wam mówiłem, że ten wąż nie jest zakopany i to jest 60 metrów czarnego przewodu, no czarnej rury, która jest rzucona na trawę. Dzisiaj jest 36 stopni, więc słońce dawało w tą rurę i teraz cieplutka woda wpływa sobie do naszej wanny, ale wiem, że osoby w komentarzach pytały, co z odpływem, więc mogę wam teraz szybciutko pokazać, jak działa u nas odpływ. Nie chciałem, żeby woda z pod wanny wydobywała się bezpośrednio po prostu pod wannę. No wilgoć, mogłoby to tam, no, dużo rzeczy się mogłoby porobić złych, więc nie chciałem tej wody tam trzymać, więc kupiłem 3-metrową rolę plastikową i po prostu podłączyłem kolanko i wyprowadziłem tą wodę tutaj właśnie w krzaki. Tutaj ona może sobie bezpiecznie spływać. Bardzo szybko mi się ta wanna napełniła, chwilę minęła dosłownie chwila i już jest prawie pełna. Zależy mi na tym, żeby dojść do tego korka, bo z tego korka będzie wypływać ciepła woda. Tam jest dolny, wchodzi grawitacyjnie, będzie się okręcać tutaj ta woda. Nie wiem, czy to wypluje, po prostu tam pod górę. Miejmy nadzieję, że tak, że dołem wchodzi, tu się kręci, tyryryry, w międzyczasie się gotuje i gorąca woda wypluska się na górę. Czy to będzie działać? Tego się dowiemy już niebawem. Ojej, ale to jest fajna sprawa. Ja chyba tu wejdę zaraz, zanim to się włączy do grzania. Należy mi się takie coś, w tym upale dzisiaj pracowałem. Oczy zapocone, wszystko zapocone. Kurde, podoba mi się to. Jeszcze to nie jest oczywiście skończone wszystko, ale te cegiełki, no są nawet jak położone, ale kiedyś to będzie wymurowane, może, a może nie, zobaczymy. Przeniosłem taki termometr do gotowania, który się wbija do mięsa. Nie mamy innego termometra. Wskazuje mi temperaturę 30 stopni. Płonie. Przymykamy. Ale pachnie. Ojej, od razu mi się przypomniała zima w Portugalii, jak paliliśmy w tamtym piecyku. Cudnie pachnie. Przyszła szefowa, żeby sprawdzić, czy wszystko zostało zrobione tak, jak powinno. Odbiór. Nad tym jeszcze będziemy pracować w przyszłości i myślę, że to miejsce będzie ewoluowało. I będę chciał, żeby w jesieni, w październiku powstało tu trochę dodatkowych rzeczy, takich jak ławeczka i tak dalej. Będziemy to rozwijać, więc dzisiaj pomalutku kończymy ten projekt i tego vloga. Piec się nagrzewa, jest 7:40. Już od 2 minut jest włączone ogrzewanie. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować, po jakim czasie się nagrzeje woda. O, mam pomysł. Możecie wpisać w komentarz, my prowadzimy pomiar. Dajcie nam znać w komentarzu, jak długo się ta woda, waszym zdaniem, nagrzewa. Dobra, no robi się już coraz cieplejsza i widzę, że idą takie bąbelki powietrza tutaj do góry co jakiś czas. Przechodzą przez górę. No, jest to nagrzane na pewno. Tu już nie mogę dotknąć, bo tu już jest bardzo.
No nie, nie jakoś bardzo. Idzie ciepła. Ej, nie, tu jest w ogóle zimna, tutaj jest zimna. Idzie ciepła. Tak? No. Czujesz ciepło? Tak. I znaczy, ja na razie... pierniczę. Nie, no to jest woda ciepła. I to bardzo ciepła. Włóż tam tego termometra. 40 stopni. 40, no to było 30, czyli działa. Boże, się powiększa. To 40 jak będzie, to wystarczy. Oj, coraz cieplejsza, gorąca idzie teraz. Czujesz ekscytację? No. Jezu. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za troskę i komentarze, którzy napominali Łukasza, żeby obrócił stronę wanny. Sama bym tego nie dopilnowała, także dziękuję. Muszę też do kamery pochwalić mojego męża. Nie musisz! Oficjalnie, na głos. Ja ci nie kazałem tego. No nie kazał mi, dlatego ja to robię z własnego serca i sumienia, bo Łukasz nie chciał robić tego projektu, chciał tylko przynieść tą wannę i zostawić. A ja go po prostu troszkę na nim wymusiłam, żeby dokończył to i żeby i wymuszałam, że to się uda, bo on w to przestał wierzyć w którymś momencie, więc muszę go pochwalić, że się udało. Jestem z niego dumna. To prawda, w ogóle tego nie chciałem robić. Miałem kilkanaście momentów zwątpienia. Budowa wanny miała trwać i wszystko w jednym odcinku. To już jest trzeci odcinek, który wyglądacie. I nie tak to miało wyglądać. Ale cieszę się, że to działa i że mam to po prostu z głowy. No i tyle. Po prostu. My, korzystając z okazji jeszcze, chciałbym was zaprosić na wyjątkowy odcinek, który się pojawi w mojej urodziny, czyli 19 sierpnia. Postanowiłem podzielić się taką moją osobistą historią związaną z moim uzależnieniem i nagrałem taki specjalny odcinek. Więc jeżeli macie czas w poniedziałek o godzinie 19, to wejdźcie na naszego YouTube'a. A jeżeli nie macie poniedziałek to od czasu, to zobaczcie ten odcinek w przyszłości. To jest taki odcinek, który nie będzie o podróżowaniu ani o działce, tylko będzie taka moja refleksja na tematy życiowe. Powiem też o mojej przeszłości i o tym, jak walczyłem z nałogiem, co mi się udało osiągnąć po tych paru latach walki. I nie chcę zdradzać wszystkiego. Powiem wam wszystko w przyszłym następnym odcinku, więc zapraszam serdecznie w mojej urodziny 19 sierpnia do nas na kanał na YouTube. Będzie się działo. Ja już to wchodzę. No, powodzenia. Spokojnie. Nie będziecie oglądać mojej gołej dupy. Może sobie opłuczę te stopy najpierw. Dobra, ja wchodzę tutaj. No nie jest jakaś wybitnie ciepła. Ani zimna. Oh, ale po tym całym dniu na słońcu to ja się czuję tutaj wspaniale. Wiadomo, że większość z was by wolała, żeby tutaj Kasia się, że tak powiem, roznegliżowała. Żartuję, to jest zarezerwowany widok dla mnie. Jak to normalnie się lewa ciepła woda? No wiem. Ja w to nie wierzyłem. Trochę nie wierzyłem. Się wierzyłem, ale nie wierzyłem do końca. Minęła godzina. Woda jest ciepła, ale jeszcze nie tak ciepła, żebym ja mogła wejść. Więc Łukasz tam siedzi i ją grzeje dla mnie. Bo po prostu już ciemno się tutaj robi. Ja muszę stąd wyjść. Ale jak wyjdzie, to się obniży poziom i nie będzie leciała. Dokładnie, bo się wylało trochę wody. Musiałbym dolewać zimnej, a jak zleję zimnej, to przecież by to jeszcze trwało. Jest ciepło. To po prostu, no jest tutaj ciepła woda. Ale Kasia lubi, jak jest żurek, jak jest bardzo gorąca woda. No ale dobra, idę po latarkę. Idź po świeczuszki. Po świeczuszki i po szlafrok. O, jak fajnie. Nigdy jeszcze tak nie brałam kąpieli. Minęły prawie 2 godziny. Ja wyszedłem. Jest mi zimno. Ale dlatego, że siedziałem przez prawie 2 godziny w chłodnej wodzie. I na zewnątrz już jest chłodno. Natomiast woda się nagrzała już do 40 stopni. No i Kasia weszła. Siedzi z tej strony, bo piec grzeje. Wow, i od tamtej strony nie ma tej deski, więc trochę ogrzewa się wanna od pieca. Myślę, że w przyszłości można byłoby jakąś pompkę zamontować. Jeszcze nie wiem do końca, jak by to miało działać, ale żeby przyspieszyć po prostu ten obieg wody. Więc to jest jedyna rzecz, która mi wpadła do głowy. I czajnik, żeby sobie można było robić herbatkę. Ale super, bardzo przyjemna sprawa. A jak tobie teraz jest dobrze? Ciekawe doświadczenie, bo ta woda nie jest jeszcze jakaś ciepła, ale tu jest ciepło od tego pieca. Widzę gwiazdy, grają świerszcze. No nie kąpałam się jeszcze w takich warunkach, więc super.
No to, dziękuję. Jarka. Dziękuję. Dziękuję. Pa.